Jehova zise: obywatele, tego można było i należało się spodziewać. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykonując polecenie prokuratury okręgowej, zażądali od redakcji tygodnika Wprost wydania nośników z materiałami, których urywki czasopismo opublikowało. Materiały będące podstawą publikacji są zdobyte drogą nielegalnego podsłuchu, a ten jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia. Nakaz prokuratorski ma uzasadnienie. Agencja działa nie tylko zgodnie z prawem, ale i w interesie publicznym, bo nie może być tak, by sprawcy zuchwałego przestępstwa pozostawali bezkarni. Tygodnik Wprost twierdzi, że nie wie, kim są przestępcy i czemu zaproponowali pismu wykorzystanie prywatnych rozmów nielegalnie przez nich nagranych. Przedstawiciel redakcji pisze na Twitterze, że żadnych nośników nie wydano. Redakcja przypomina, że ma prawo odmówić wydania wszelkich materiałów, jakie posiada, jeśli osoby mające udział w ich powstawaniu zastrzegają sobie anonimowość. Rzeczywiście, prawo do ochrony źródeł informacji jest jednym z filarów niezależności mediów w systemie demokratycznym. Ale czy w obliczu tej konkretnej sprawy nie należałoby od Wprost oczekiwać trochę innej reakcji niż odmowy? Wolne media są częścią demokracji, ale mają nie tylko prawa, lecz i obowiązki wynikające z ich uprzywilejowanej roli. Gdy rzecz dotyczy przestępstwa, media nie mogą stawać po stronie łamiących prawo, zwłaszcza jeśli uznamy, że akurat ta sprawa naraża na szwank nie tylko dobre imię państwa, lecz i jego bezpieczeństwo, czyli w konsekwencji także i nasze, jako obywateli mogących w każdym momencie paść ofiarą podobnego, nielegalnego podsłuchiwania naszych prywatnych rozmów i publikowania ich treści. Skandal z zorganizowanym podsłuchiwaniem osób publicznych w miejscach prywatnych destabilizuje państwo, a to jest stan wyższej konieczności, w którym prawo do tajemnicy źródeł jest dobrem niższym i powinno ustąpić pierwszeństwa dobru wyższemu, jakim jest bezpieczeństwo demokratycznego państwa i jego obywateli.